Rozdział dziewiąty. Szewc widzi wszystko. Rozglądając się, kto by w mieście mógł udzielić informacji o ludziach zamordowanych przez tajemniczego przestępcę, porucznik Barbara Śliwińska od samego początku brała pod uwagę takie zawody, jak kelner w popularnej restauracji, ekspedienci i kierownicy sklepów, listonoszej i panienki sokienka, a także rzemieślnicy wykonujący usługi dla mieszkańców. Zabiegowo liczyło zaledwie około ośmiu tysięcy osób. Każda z nich na pewno dużo wiedziała o sąsiadach, lecz trzeba było dotrzeć do informatorów i rozwiązać im języki. Nie mogła więc pani porucznik pominąć rzemieślników. Zwłaszcza szewców, których odwiedza się częściej niż na przykład krawca. Coraz więcej mężczyzn i kobiet kupuje gotową garderobę, ale buty reperują wszyscy. Najłatwiej było nawiązać kontakt z Józefem Kunertem. Ten szefc miał warsztat naprzeciwko komendy. Wystarczyło podejść do okna, aby zobaczyć majstra siedzącego na niskim zedelku i trzymającego jakiś bucik w ręku. Klientele Kunert miał bardzo liczną. Należeli do niej między innymi prawie wszyscy pracownicy komendy. Nic dziwnego, że rzemieślnik był słowny, buty reperował szybko i solidnie. Barbara wiedziała, że ten chyba sześćdziesięcioletni człowiek jest samotny. Za warsztatem znajdował się malutki pokoik, gdzie kunert jadał i sypiał. Przybył do zabiegowa zaledwie przed niespełna dwoma laty. Udało mu się dostać lokal na warsztat w dobrym punkcie, po jakimś sklepiku spożywczym. Szybko zdobył uznanie swoją pracą. Był człowiekiem cichym i spokojnym. W zakładach gastronomicznych nie pokazywał się, nigdy nikt go nie spotkał podchmielonego. W pracy kunertowi pomagał młody chłopak, którego doświadczony majster przygotowywał do zawodu sławnego pułkownika Kilińskiego. Kobiecie łatwo znaleźć powód odwiedzin w warsztacie szewskim. A to pantofelki piją, a to, że myczek jest za ciasny, czy też trzeba nabić fleczki. Nic dziwnego że już wkrótce Józef Kunert witał Barbarą jak starą znajomą. Pan chyba zna wszystkich ludzi w mieście zagadnęła szewca przy okazji jakiejś naprawy klapek. Wszystkich, nie wszystkich, ale sporo ludzi to się zna. Wiadomo, szewc siedzi, a ludziska go odwiedzają. Z każdym się zawsze parę słów zamieni. To i tych zabitych pan chyba znał? Śliwińska zdecydowała się rozpocząć wywiad. Pan wie, że prowadzę te sprawy? Pewnie, że wiem roześmiał się Kunert. Nie ma człowieka w zabiegowie, który by o tym nie słyszał i nie wiedział, że panią porucznik specjalnie po to przysłano z Częstochowy, bo nasi spece zawalili sprawę. Tylko patrzeć, jak ten wariat zamorduje następnego człowieka. W zabiegowie nic się nie da ukryć. Tym bardziej mnie dziwi, że nie możemy zupełnie sobie poradzić z tymi zbrodniami. Ja także nie mogę się pochwalić, żeby mi poszło lepiej niż moim poprzednikom. Tego, co mordował kobiety w Katowicach i okolicy, to łapali chyba ze sześć lat. Czytałem w gazetach, że miał na sumieniu dwadzieścia napadów, ale przecież w końcu go ujęli. Myślę więc, że i pani porucznik się powiedzie. Chodzi o to, żeby go wykryć jak najprędzej. Pewnie zgodził się szewc za nim zaciuka tylu, co tamten z Katowic. Ale nie odpowiedział mi pan na moje pytanie, czy znał pan tych zabitych. Adamiaka to każdy tutaj znał, jak zły grosz. Ja po knajpach nie chodzę, piwa pod budką nie piję, więc się z Wicusiem nie spotykałem. Ale słyszał człowiek niejedno nim i o jego koleżkach. Kto mógł go zamordować? Myślałem nad tym nieraz. Jak zresztą i każdy w naszym mieście. Sądzę, że ten wariat nie jest znowu takim wariatem. Jako pierwszego sprzątnął największego w mieście bandziora. Inni od razu przestraszyli się i przycichli. Adam jak i tak prędzej czy później zgniłby w kryminale albo zadyndał na szubienicy. Już dawno powinien siedzieć? Ale miał szczęście i nie trafił na odważną dziewczynę, która by się nie przestraszyła głupiego gadania. Nie ma go co żałować, pani porucznik. Całe miasto odetchnęło sługą. W tym, co pan mówi, jest sporo racji. Zgadzam się, że Adamiak nie był świetlaną postacią. Sądy i wymiar sprawiedliwości należą jednak do państwa i tylko ono ma prawo karać za zbrodnie. Ładnie byśmy wyglądali, gdyby każdy sam wymierzał sprawiedliwość. To prawda, przyznał Szewca, ale ta sprawiedliwość nie zawsze jest rychliwa. Weźmy na przykład tego Adamiaka. Ile pijanistw, ile bujek? Ile dziwuch zgwałcił razem ze swoją bandą? Czy o tym nie wiedzą w naszym mieście? I co? Chodził łobuz na wolności. I byłby tak żył dalej. Gdyby nie ten ktoś, co mu zasunął nóż pod łopatkę. Nikt na Adamiaka nie złożył skargi. Pewnie, że nie złożył. Jak kogoś pobili, to bał się lecieć na milicję, że go drugi raz z życiem nie puszczą. Wolał zacisnąć zęby i milczeć. A dziewczyny nie chciały się wstydu najeść. Milicja, jak łobuza, złapała na jakiejś brandzie. To później na kolegium dostawał tysiąc czy dwa tysiące grzywny i śmiał się im w oczy. Prokurator był bezsilny. Jeżeli nawet doszły go jakieś plotki o gwałcie, a dziewczyna nie chciała złożyć skargi, to nie mógł wszcząć śledztwa. A pani to uważa za słuszne? Nie ja układałam przepisy kodeksu karnego. Robili to mądrzejsi od nas. Widocznie uznali, że tak powinno być. Ten przepis ma na celu nie ochronę gwałciciela, ale ochronę kobiety. Jej pozostawiono prawo decydowania, czy ujawnić swoją krzywdę, czy też zachować w tajemnicy. Żeby jedna krzywda nie pociągnęła za sobą następnych. Pan wie, jacy są ludzie i jak nieraz na te rzeczy reagują. To, co pani porucznik mówi, może jest i słuszne w teorii. Ale sama pani widzi, jak to wygląda w małym mieście. Poza Damiakiem zginęły jeszcze trzy osoby. Ludzie szanowani, którzy nikomu nic złego nie zrobili. Pan ich znał. Śliwińska wolała urwać dyskusję. Wariat jak raz zaczął mordować ludzi, to mu tak zasmakowało, że już nie może przestać. Wiadomo, co w takiej szalonej pale błyska. A tamtych zabitych nie znałem. Czerwonomiejski mieszka na przeciwnym krańcu miasta. Tutaj do szewca mu za daleko. Zresztą ogrodnik, nawet najbogatszy, to zły klient. Dlaczego? Ogrodnicy mało chodzą w butach, przeważnie w gumiakach. Tak wygodniej i zdrowiej. Przecież w szklarniach i w ogrodach ma się dużo do czynienia z wodą. Trzeba uważać, żeby nogi były suche. A oto w gumiaku łatwiej. Badylarzowi dwie pary butów skórzanych starczą na pół życia. A poza tym taki bogacz nie potrzebował butów zelować. Mógł zawsze kupić nowe. Majster Szewski trafił w sedno. Śliwińska przypomniała sobie zdjęcie zrobione przez milicyjnego fotografa zaraz po wykryciu zbrodni. Czerwonomiejski leżał dziwnie skurczony na połamanych goździkach. Widać było długie. Czarne gumiaki na nogach zabitego. Tej emerytki, Marii Bożenckiej, nigdy w życiu nie widziałem. Nie jestem człowiekiem, który musi korzystać z usług takich ciotek. Jak chcę wypić butelkę piwa czy kieliszek wódki, mogę to kupić za dnia w sklepie monopolowym. Zresztą zdrowie nie pozwala mi na to. Nie wygląda pan na chorego. Wiem dobrze, że długo nie pociągnę. Lekarz mówi mi, że z moją wątrobą coś nie w porządku, daje różne kropelki i proszki, nic to nie pomaga, chociaż one zaprzecza, myślę, że to rak. Co też pan opowiada? Skąd zaraz rak? Mało to ludziom wątroba nawala? Pani porucznik, ja tam swoje wiem, a każdemu przecież prędzej czy później trzeba umierać, więc się nie przejmuję. Jestem samotny, swoje przeżyłem. Nie ma czego żałować i kurczowo się trzymać żywota. Znałem nieco tego Delkota. Raz czy dwa razy przyniósł do mnie buty do podzelowania, a kiedyś wpadł do warsztatu, akurat nikogo nie było, bo i kazik, ten mój uczeń, gdzieś poszedł. Delkot pyta się mnie, czy nie kupiłbym skóry. Jakiej skóry? Szaflikowej, z nielegalnej garbami. Nie. On mi proponował bardzo ładną Giemzę. Pokazywał próbkę. Wysoki gatunek. Chyba zagraniczna z importu. Chciał sprzedać od razu całą partię. Dużo jej miał. Proponował za przeszło 100 tysięcy złotych. Tanio chciał. Po ilości i cenie zorientowałem się, że to kradziony towar. Naturalnie nie kupiłem. Wykręciłem się, że nie mam pieniędzy i giemza mi niepotrzebna, bo nie szyję nowych butów, a jedynie reperuje używane. On zresztą mówił, że ma kupca na całość, lecz nie w zabiegowie, a wolał sprzedać na miejscu. Skąd delkot mógł mieć skórę? Szewc uśmiechnął się. Pani porucznik powiedział mało to różnego dobra. Przechodzi wagonami przez stację w zabiegowie. Kto jak nie taki, co zestawia pociągi, ma wiedzieć, co jest w tych wagonach. Przecież są zamknięte i zaplombowane. Wielka sztuka wyciągnąć drucik z plomby i później go wsunąć. Trochę ołów podgrzać nikt nie pozna, że plomba naruszona. W zabiegowie ostatnio nie było żadnych meldunków o kradzieżach na kolei. Ja nie mówię. Że oni brali towary z wagonów przeznaczonych do naszego miasta Jak wyjął giemzę, na przykład Z wagonu idącego z Czechosłowacji do Szczecina czy odwrotnie To kradzież spostrzegłą dopiero w Szczecinie lub w Pradze Ja tam zastrzegł się Kunert Nie rzucam żadnych oskarżeń na tego człowieka Nie wiem, skąd miał skórę Wiem tylko, że chciał mi sprzedać dużą partię giemzy I że to był pierwszorzędny gatunek on nie mówił, skąd ją ma. Ja także o to nie pytałem. Rozmowa była krótka. Wyjaśniłem, że skóry nie kupię i Delkot poszedł. Więcej już w moim warsztacie się nie pokazał. Co najmniej procent świadczyło za tym, że jest to towar pochodzący z kradzieży. Dlaczego, panie kunert, nie zameldował pan w komendzie albo nie powiedział o tym komuś z naszych ludzi? Pani porucznik, ten kolejarz nie był głupi. Na pewno mu nie pierwszy zna w takiej robocie. Nawet gdybym wam zameldował, nic byście u niego nie znaleźli. Był za mądry, żeby trefny towar trzymać u siebie w domu. Albo by się zaparł w żywe oczy przecież rozmawialiśmy bez świadków albo obróciłby wszystko w żart, że pokazał kawałek skórki, aby mnie wypróbować. Co byście mu mogli zrobić? zatrzymać na czterdzieści osiem godzin i potem zwolnić. A cała okolicą by wiedziała, że Józef Kunert jest kapusiem na usługach komendy. Teraz, kiedy ten człowiek nie żyje, nic mu już nie zaszkodzi ani nie pomoże. A że pani porucznik pyta o niego, więc powiedziałem, co wiem. Jak pani słyszy, niewiele tego. Jednak bardzo panu dziękuję. To także może mi się przydać. Rad jestem, że się mogłem naszej milicji przysłużyć. Nie ma przecież w mieście człowieka, który oddychałby spokojnie, dopóki nie ujmiecie tego zbrodniarza. Nawet ja, stary i schorowany, wolałbym umierać spokojnie na łóżku, niż żeby mnie ktoś zastrzelił, kiedy siedzę na swoim zydlu i wbijam gwoździe w but. Czy zapytała śliwińska, gdyby przyszło co do czego, potwierdziłby pan swoje słowa na oficjalnym przesłuchaniu? Szewc zmieszał się Chciałbym, pani porucznik, aby to pozostało między nami Rozmawialiśmy po przyjacielsku i z dobrego serca chciałem pani pomóc. Na co mi, staremu człowiekowi, jeszcze tłuc się po sądach? Pewnie, jak mus to mus? Władzy trzeba słuchać. Ale pragnąłbym tego uniknąć. Zabiegowo to naprawdę małe miasto. Milicjantka doskonale rozumiała obiekcję majstra. Przyrzekła mu, że uzyskane informacje potraktuje jako poufne z konfidencjonalnego źródła. Miała nadzieję, że major Zajączkowski zaakceptuje tego rodzaju rozwiązanie. I serdecznie podziękowała szewcowi za okazane jej zaufanie i pomoc. Major Stanisław Zajączkowski i podlegli mu oficerowie milicji bardzo się zainteresowali wynikami rozmowy Barbary z Kunertem. Sprawa dla nich nie była nowa. Śliwińska pracując w Częstochowie widocznie nie zetknęła się z kradzieżami na kolei. Były one prawdziwą plagą, dobrze znaną komendzie wojewódzkiej w Katowicach. Kolej płaciła wysokie odszkodowania za ubytki towarów. Ustalono nawet... Że okradane są najczęściej te pociągi, których trasa biegła z południa na północ. Kradzieże wykrywano dopiero na miejscu, kiedy przystępowano do rozładunku wagonów. Kłódki i plomby były pozornie nienaruszone. Ginęły wyłącznie wysokowartościowe towary właśnie skóra, wełny jedwabie. Milicja i straż kolejowa wielokrotnie zastawiały pułapki na złodziei i na wielkich stacjach przeładunkowych. Takich jak tarnowskie góry, bytom czy zabrze. Również i w innych województwach polowano na zuchwałych włamywaczy. Bez większego jednak skutku. Wprawdzie nieraz chwytano przestępców na gorącym uczynku. Jednakże władze śledcze doskonale zdawały sobie sprawę, że ujęci to jakieś działające w pojedynkę grupki, a nie groźny, doskonale zorganizowany gang. Dotychczas nikt nie podejrzewał. Że złodzieje operują także w zabiegowie. Ta stacja cieszyła się opinią bezwzględnie uczciwej. Odkrycia śliwińskiej rzucały nowe światło. Toteż major od razu porozumiał się z Katowicami. Tym razem reakcja góry była natychmiastowa. W komendzie wojewódzkiej doskonale zdawano sobie sprawę, że szczupłe siły milicyjne zabiegowa nie są w stanie wyjaśnić całej afery. Zmobilizowano zatem wszystkie rezerwy którymi rozporządzało województwo. ściągnięto posiłki z innych placówek. W kilka dni po rozmowie barbary śliwińskiej z Józefem Kunertem przystąpiono do szeroko zakrojonej akcji. Dokonano masowych przeszukań wśród personelu zatrudnionego na stacjach towarowych od Katowic i Opola do Zabiegowa, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tego miasta. Do wszystkich mieszkań milicja wkroczyła o tej samej godzinie, aby uniemożliwić ostrzeżenie zainteresowanych. Wyniki przeszukiwania nie były imponujące, ale akcji tej nie można nazwać nieudaną. Wprawdzie nie znaleziono towarów pochodzących z kradzieży, jednak u kilku zrewidowanych wykryto pęki i kluczy, takich jakimi zamyka się kłódki wagonów kolejowych. Także trochę plomb i drutu. U wielu kolejarzy ujawniono większe kwoty w złotych i walutach obcych, przekraczające możliwości zarobienia takich pieniędzy w legalny sposób. Przestępczą rolę Adama Delkota potwierdziły także wyniki przeszukania w mieszkaniu, które zajmował przed śmiercią. Chociaż domek Delkota był zupełnie czysty, ale zainteresowanie milicjantów fulami stojącymi w małym ogródku nie było bezpodstawne. Ule to ulubiony schowek najrozmaitszych przestępców. Wiedzą o tym nawet początkujący pracownicy EMO. Tutaj rewizja ujawniła fałszywą plombownicę. Nic dziwnego, że plomby w okradzionych wagonach wydawały się nienaruszone. Władze wojewódzkie były bardzo zadowolone z uzyskanych rezultatów. Zatrzymano kilkanaście osób. Nie ulegało wątpliwości, że w miarę dalej toczącego się dochodzenia Solidarność Gangu pryśnie i każdy będzie się starał ratować własną skórę przez wyjawianie prawdy i zwalanie win na innych. Nareszcie milicji zabłysła realna możliwość zlikwidowania groźnej szajki. Komendzie MO w zabiegowie nie szczędzono pochwał za operatywność. Trzeba przyznać majorowi, że nie ukrywał ani nie pomniejszał zasług pani porucznik z Częstochowy. Ale przecież chwała spada nie tylko na pojedynczego człowieka, lecz na całą komendę i jej szefa. Po raz pierwszy Stanisław Zajączkowski przyznał, że baba, którą mu zwalono na kark, okazała się cennym współpracownikiem i doszła do wyników, których mógł jej pozazdrościć nie jeden starszy i bardziej zorientowany w terenie funkcjonariuszemu. Ale chwaląc, władze nie omieszkały udzielić przygany. Zlikwidowanie szajki złodziei kolejowych to sukces. Szkoda, że podobnym sukcesem komenda w zabiegowie nie może się pochwalić także w ważniejszej jeszcze sprawie tajemniczych morderstw. Fakt, że przy okazji tego drugiego śledztwa wykryto inne przestępstwo nie powinien całkowicie satysfakcjonować miejscowej milicji. Koledzy szczerze gratulowali barbarze śliwińskiej. Nawet major Zajączkowski pospieszył ze słowami uznania. Powiedzcie nam teraz, zagadnął, kto udzielił wiadomości o Adamie Delkocie i jego przestępczej roli. Temu człowiekowi należy się wysoka nagroda. Na pewno komendant główny M.O. uznałby za słuszne wynagrodzić waszego informatora. Także kolej, płacąca grube odszkodowania, nie poskąpiłaby paru złotych na premię dla tego, kto ich uwolnił od kłopotów. Śliwińska miała zakłopotaną minę. Nie wiedziała, jak wybrnąć z tej sytuacji, żeby nie urazić przełożonego, którego drażliwość zdołała poznać. Informacji, zastrzegając sobie ich ścisłą poufność, wyjaśniła, udzielił mi pewien mieszkaniec zabiegowa. Musiałam mu dać słowo, że nikomu nie wymienię źródła moich wiadomości. Jesteśmy przecież w swoim gronie zauważył podporucznik Rzeszotko. Wolałabym jednak. Baśka ma rację poparł koleżankę kapitan Zygmunt Poleszczuk jeśli dała słowo, musi go dotrzymać. Sam jestem bardzo ciekawy, ale muszę zrezygnować z zaspokojenia tej chęci. Prawda, majorze? Niewątpliwie przyznał bez entuzjazmu komendant. Chodziło mi nie o zaspokojenie swojej ciekawości, lecz o nagrodę dla tego człowieka. Rozumiem doskonale intencje obywatela, komendanta Barbara była nastrojona ugodowo, porozmawiam z tym panem. Wytłumaczę mu, że ma szansę otrzymania dużej nagrody, a być może i odznaczenia. To nie jest zamożny człowiek i te parę złotych niewątpliwie bardzo by mu się przydało. Niech on sam zadecyduje. Tak będzie najlepiej, zgodził się major. Mam nową koncepcję, zabrał głos porucznik Andrzej Stefański dotyczącą naszego alfabetycznego mordercy. No to zachęcał Poleszczuk. Dwie ofiary tego człowieka, jak już teraz wiemy, to groźni przestępcy. Jeden ma, poza różnymi mniejszymi sprawkami, na sumieniu także i gwałty. Drugi to członek szajki okradającej pociągi. W tym świetle osoba ich zabójcy rysuje się jako samozwańczy sędzia wymierzający krwawą sprawiedliwość. Zaczyna być interesujące, czy i dwie pozostałe ofiary również nie są tak niepokalanie czyste, jak to przedstawiano w ich nekrologach. Śliwińska uśmiechnęła się z triumfem. Moja koncepcja, że dojść do zabójcy można tylko przez dokładne zbadanie życia jego ofiar, potwierdza się w praktyce. Niewątpliwie Andrzej ma słuszność. Ten człowiek mordował ludzi, którzy w jego odczuciu sprawiedliwości zasługiwali na śmierć. Niemniej popełnił cztery zbrodnie po to, aby dokonać tej jednej najważniejszej dla niego. Ale której? Kogo chciał zabić: Adamiaka czy Delkota? Wątpię czy Adamiaka, chociaż nie mogę tego wykluczyć. Ale wiem, że nie była to zemsta za zgwałcenie pewnej dziewczyny z Kowalewa, jednakże nie znam innych ofiar jego wyczynów. Tam także mógł być mściciel. A Delkot? Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć, kiedy poznamy całą mechanikę kradzieży kolejowych i ustalimy, jaką tam rolę pełnił Delkot. Naturalnie, że mogły to być krwawe porachunki wewnątrz gangu. Chociaż sądzę, że w tym przypadku łatwiej byłoby upozorować śmierć Delkota wypadkiem na torach. To na pewno szaleniec, który, jak słusznie mówił Stefański, uzurpował sobie prawo wymiaru sprawiedliwości, ale mama nie mordowania w porządku alfabetycznym. Zajączkowski jeszcze raz podjął obronę swojej ulubionej teorii, lecz pod wpływem faktów nieco ją zmodyfikował. Każdy morderca jest szaleńcem. Barbara nie chciała się spierać z komendantem. A więc, co dalej? Będę szukać. Zajmę się teraz tą biedną emerytką. Ona najbardziej nie pasuje do koncepcji Andrzeja. Tylko bardzo Cię proszę, Basiu, uważaj na siebie, ostrzegał kapitan Poleszczuk, przestałaś już być kimś nieznanym, obcymy w zabiegowie. Wszyscy przecież wiedzą, że to właśnie ty przede wszystkim przyczyniłaś się do ostatnich, tak licznych aresztowań. Nie jest także tajemnicą, że głównym zadaniem naszego porucznika w mini jest wykrycie czterokrotnego przestępcy. Jeżeli morderca dotychczas mógł lekceważyć ciebie, teraz wie, że uparcie depczesz mu po piętach i jesteś coraz bliżej jego osoby. Żarty się skończyły. Nie bójcie się o mnie. Nic mi się nie stanie. Nie kozakuj. Takich chojraków jest pełno na każdym cmentarzu. Kapitan ma rację. Proszę was o zachowanie jak największej ostrożności. Bez broni nie chodzić. Barbarę zdziwiło odezwanie się majora. Orientowała się, że ten człowiek od pierwszej chwili jej przyjazdu do Zabiegowa ustosunkował się do nowego nabytku komendy O raczej nieprzychylnie. Miała tego liczne dowody. Skąd nagle taka troskliwość o jej osobę? Zaraz na drugi dzień dziewczyna z pantofelkami w ręku wstąpiła do warsztatu szewca. Przedtem przez okno upewniła się, że majster jest sam. Kunert powitał ją przyjacielskim uśmiechem i także złożył powinszowania z powodu wielkiego sukcesu. Pan dobrze wie, że to nie mój sukces, a pański. Bez pana informacji niczego bym nie zdziałała. Zresztą, to nie ja przeprowadzałam akcję, lecz komenda wojewódzka EMO. Oni zebrali adresy podejrzanych i oni dokonali przeszukania. Ja nawet nie znam nazwisk. Ale pani umiała wszystko razem zestawić i dotrzeć gdzie potrzeba, aby odnaleziono i przyskrzyniono tych łobuzów. Panie Kunert, przede wszystkim to pańska zasługa i właśnie w tej sprawie przyszłam pomówić z panem. Cóż ja bronił się, szewc, spełniłem swój obowiązek. Pani porucznik sama mówiła, że obywatele muszą pomagać milicji w zwalczaniu zła. Doskonale to rozumiem i chciałamy panu bardzo podziękować za cenne informacje. Dzięki nim zlikwidowano szajkę dopuszczającą się milionowych kradzieży. Należy się panu wysoka nagroda. Od milicji i od polskich kolei państwowych. Broń Boże! Zastrzegł się kunert, nie zrobiłem tego dla pieniędzy, a tylko dla pani. Pani taka miła, młoda i sympatyczna. Zawsze ma pani dla starego jakieś dobre słowo czy życzliwy uśmiech. Na co mi pieniądze? Dwóch obiadów i tak nie zjem, a na jeden jeszcze sam zarobię. Nie mam nikogo z rodziny. Wszyscy zginęli w powstaniu warszawskim albo w czasie okupacji. Moja świeczka także niedługo zgaśnie. Oprócz nagrody może pan otrzymać jakieś odznaczenie państwowe. Na przykład krzyż zasługi. Pani porucznik, komu ja bym pokazywał ten order? Jestem spokojnym, skromnym człowiekiem i taki umrę. Przecież z góry zastrzegałem, żeby nasza rozmowa pozostała w tajemnicy. Ja słowa dotrzymałam. Nikto niej nie wie. Nawet major Zajączkowski... Bardzo też proszę, żeby nadal nikt o tym nie wiedział. Niech to na zawsze zostanie między nami. Pomimo długich i gorących namów śliwińskiej stary szewc nie zmienił swoich postanowień. Pani i porucznik nie pozostało nic innego, jak ponownie przyrzec ku nertowi zachowanie dyskrecji. A tymczasem prokuratura wojewódzka w Katowicach prowadziła energiczne śledztwo w sprawie kradzieży kolejowych. Stara zasada że w obliczu niebezpieczeństwa solidarność przestępców nie istnieje, potwierdziła się raz jeszcze. Każdy z podejrzanych przesłuchiwany przez prokuratora pękał po krótkim czasie, starając się jak najbardziej umniejszyć swoją rolę w przestępczym związku. Nic też dziwnego, że akta sprawy rosły gwałtownie z dnia na dzień, a milicja dokonywała coraz to nowych zatrzymań. Trzeba przyznać, że szajka była doskonale zorganizowana. Kierowało nią kilku przestępców w Katowicach. Ludzie ci pozornie, poza wszelkimi podejrzeniami, inkasowali pieniądze za skradzione towary i dzielili je pomiędzy członków gangu, z których każdy miał swoją ściśle wyznaczoną rolę. Jedni, mający dostęp do listów przewozowych i znający zawartość zamkniętych wagonów, przekazywali numery tych wagonów, gdzie były ładunki godne uwagi, kolejarzom pracującym na torach, Ci zaś stawiali na wagonach małe, im tylko wiadome znaczki. Pociąg jechał do następnej stacji. Tam już ktoś wtajemniczony odczytywał te sygnały, dopasowanymi kluczami otwierał kłódki i zrywał plomby. Znowu ktoś inny na kolejnej stacji, korzystając z ciemności nocy, wyładowywał cenny towar i ukrywał go w z góry przygotowanej skrytce. Ludzie zajmujący się transportem zabierali stamtąd skradziony łup i przewozili do magazynów paserów. Paser płacił szefowi gangu. Okradziony wagon jechał dalej do Zabiegowa. Tutaj czuwał Adam Delkot. Zamykał ponownie kłódkę i za pomocą fałszywej plombownicy plombował drzwi. Członkowie gangu przeważnie się nie znali. Każdy stykał się najwyżej z jednym lub dwoma innymi. To też niełatwo było dotrzeć do samej góry przestępczej Szajki. Cały ten ogromny materiał nie zdołał jednak wskazać tego, kto miał rzeczywisty interes w zamordowaniu Adama Delkota. Kolejarz z zabiegowa był niewielkim kółkiem przestępczej machiny. nikomu z góry niczym się nie naraził, a jedynie góra mogłaby być zainteresowana w usunięciu Delkota z grona żywych. Porucznik Barbara Śliwińska po przemyśleniu wszystkich za i przeciw uznała, że i tym razem nie dotarła do sedna sprawy. Rozdział 10. Dzidzia Piernik Ulica Świerczewskiego jest największą i najdłuższą ulicą w Zabiegowie. Prowadzi od Rynku, a jej przedłużeniem staje się Szosa Katowicka. Na początku ulicy Świerczewskiego znajdują się najokazalsze domy zabiegowa. Tam też koncentruje się całe życie handlowe miasta. Im dalej na południe, tym zabudowa rozluźnia się, domy stają się niższe, otaczają je ogródki. W jednym z takich małych domków na końcu tej ulicy żyła i zginęła Maria Bożencka, emerytka, wdowa po kolejarzu. Przy ulicy Świerczewskiego znajdowała się też duma i chluba miasta jeden z trzech, za to największy sklep samoobsługowy. Mieścił się w specjalnie wybudowanym pawilonie, nieco cofniętym od linii ulicy. Wszyscy nazywali go z pewną przesadą super samym i mówili, że jest lepiej zaopatrzony od tego w Katowicach. W tym ostatnim twierdzeniu była nawet spora doza prawdy. Nieraz na półkach zabiegowskiego sklepu leżało dużo takich towarów które w Katowicach stanowiły rzadkość, jak na przykład pudełka z czekoladkami, wedla czyjego plany, lub puszki z sokiem grapefruitowym. Kierowniczka Super Samu była jedną z najbardziej znanych i popularnych osób nie tylko w mieście, ale i w całej okolicy. Złożyło się na to wiele przyczyn. Przede wszystkim każdy mieszkaniec zabiegowa co najmniej raz na tydzień wstępował do tego sklepu. Trudno także było nie pochwalić pani kierowniczki za energię, z jaką sterowała powierzonym jej przedsiębiorstwem. Sklep był naprawdę doskonale zaopatrzony, personel zaś zawsze grzeczny. Nawet kiedy dochodziło do konfliktów pomiędzy kupującym i sprzedającym. Wreszcie trzecim powodem popularności Danuty Byszewskiej w zabiegowie było jej przezwisko Piernik. Ta licząca dobrze ponad 45 lat kobieta na pewno sobie na nie zasłużyła. Ciągle bowiem nie umiała pogodzić się z faktem, że co roku lat jej przybywa, a nie ubywa. Pani Danuta uważała jednak, że czas zatrzymał się dla niej, kiedy skończyła osiemnaście wiosen. To też całe swoje zachowanie i sposób ubierania stale dopasowywała do tej osiemnastki. Ktoś, widząc spacerującą po sklepie postawną, Otyłą i już posuniętą w latach niewiastę ubraną według młodzieżowych wzorów pani Hof z przekroju, a także zachowującą się i pozującą na podlotka. Nazwał ją złośliwie Dzidzia Piernik. Ta nazwa przyjęła się momentalnie. Po paru dniach nikt w zabiegowie inaczej nie mówił, jak tylko idę po zakupy do dzidzi Piernik albo co tam dzisiaj sprzedają u dzidzi Piernik. Podobno, ale to już chyba tylko złośliwa plotka. Na jednym z posiedzeń Rady Narodowej, kiedy dyskutowano o tym, by zastąpić w sklepach i innych lokalach martwe nazwy Wyspołem czy też PSS jakimiś innymi, bardziej miłymi uchu ludzkiemu, jeden z radnych zaproponował, aby wielki czerwony neon nad Supersamem powszechna spółdzielnia spożywców po prostu zamienić na udzidzi piernik. Danuta Byszewska na pewno wiedziała, jakim przyzwiskiem ją obdarzono lecz nic sobie z tego nie robiła, a także nie zmieniła stylu ubierania się i zachowania. Nadal trzymała podległy sobie personel żelazną ręką i dbała o sklep, jak gdyby była nie jego kierowniczką, ale właścicielką. W mieście ją znali, trochę się z niej śmiano, ale i szanowano. Ona również znała wszystkich i chętnie nastawiała uchana ploteczki znoszone jej z całego miasta. Dlatego też poszukująca informatorów porucznik Śliwińska musiała zwrócić uwagę na tak popularną w mieście postać. Już przedtem Barbara nieraz bywała w tym sklepie, teraz zaś, kiedy wykryto i zlikwidowano szajkę złodziei kolejowych, pani porucznik stała się osobą wzbudzającą zaciekawienie i sensację całego miasta. Zawarcie znajomości z Danutą Byszewską nie przedstawiało najmniejszych trudności. Wprost przeciwnie. To właśnie kierowniczka sklepu uczyniła pierwszy krok, aby poznać popularną milicjantkę. Kiedy Basia z koszykiem w ręku krążyła pomiędzy półkami, Byszewska zbliżyła się do niej i poinformowała. Mamy dzisiaj w stoisku z wędlinami świeżutką szyneczkę. Naprawdę pyszności. Szczerze polecam. Naturalnie Śliwińska skorzystała z takiej okazji kupiła szynkę i gorąco dziękowała dzidzi piernik za troskliwość Ależ pani porucznik nie ma za co Musimy pomagać naszej dzielnej milicji zwłaszcza tak zasłużonej jej przedstawicielce To musi być pasjonujące walczyć z przestępcami Ja bym umarła ze strachu Wyobrażam sobie jakie przygody pani nieraz przeżywała Nie to co nudne życie w sklepie Obawiam się, pani kierowniczko. Na imię mi Danuta. Obawiam się, pani Danusiu, że trochę by się pani rozczarowała. Na ogół nasza praca to działania zespołowe, pozbawione jakichś większych sensacji. Dzisiaj śledztwo wspomagają zdobycze naukowe z dziedziny kryminalistyki. Mniej jest w nim genialnej intuicji powieściowego Sherlocka Holmesa czy autentycznych amerykańskich detektywów, braci Pinkerton. Naturalnie i ja miałam w czasie swojej służby różne ciekawe zdarzenia. To musi być wspaniałe. Tak bym chętnie o tym posłuchała. Cóż łatwiejszego? Po prostu któregoś dnia umówimy się na kawę. Och, jakże będę pani porucznik wdzięczna. Na imię mi Barbara. Nie wiem, jak pani Basi dziękować za te obietnice. Nie byłabym kobietą, gdybym nie była ciekawa. Ale kiedy? Któregokolwiek popołudnia, kiedy pani rozporządza wolnym czasem. To może jutro? Doskonale. O której? O której pani Basi wygodniej? Mnie wszystko jedno. Kończę służbę o czwartej po południu. To może o piątej? A więc jesteśmy umówiony o piątej. Gdzie? W gwiazdeczce? Wolałaby mnie. Panią tutaj znają, będą się na nas gapili i przeszkadzali. Nie będzie nastroju do spokojnej rozmowy kierowniczka sklepu miała słuszne zastrzeżenia. Zastosuję się do pani To może u nas. Mieszkam niedaleko. Parę domów dalej. Także na Świerczewskiego. Bardzo proszę. Mój mąż także się ucieszy. On z takim podziwem mówi o pani. A kawka na pewno nie będzie gorsza niż w gwiazdeczce. O tym nie wątpię, roześmiała się Barbara, więc, pani Danusiu, o piątej będę punktualna. Naturalnie, kawka okazała się wystawnym przyjęciem. Mąż dzidzi piernik, mały, całkowicie zachukany przez swoją lepszą połowę człowieczek prawie się nie odzywał. Zresztą kiedy? Pani Byszewską, chociaż tak była ciekawa milicyjnych przygód, przez półtorej godziny nie dała dojść do słowa swojemu gościowi. Natomiast zdążyła opowiedzieć baśce całe swoje życie i mnóstwo plotek kurasujących w mieście. Wreszcie Czesław Byszewski zdołał wtrącić. Pani Basia obiecała nam opowiedzieć jakieś swoje przygody. Właśnie podchwyciła kierowniczka super samu, czekamy i czekamy, a pani Basieńka milczy. Czy to ładnie? Narobiła nam pani apetytu i teraz nic. Śliwińska taktownie przemilczała, że dotychczas gospodyni nikogo nie dopuściła do głosu i czyniąc zadość prośbie gospodarza opowiedziała dwie czy trzy sprawy, w których uczestniczyła w Częstochowie. A ten wampir z Katowic? Dopytywała się pani Danuta. Z kolei milicjantka musiała wspomnieć, jak to ona i kilkanaście innych przystojnych dziewcząt zebranych z całego województwa krążyły nocami po pustych ulicach tych przedmieść miasta, gdzie grasował groźny zboczeniec. Pod beretem czy kapelusikiem miały stalową osłonę głowy, bo szaleniec najczęściej atakował swoją ofiarę, uderzając ją w tył czaszki. Długo tak spacerowałyście? Te akcje prowadzono parę tygodni. Zresztą nie dała rezultatu. Przestępcę ujęto w zupełnie inny sposób. W trakcie bardzo długiego i żmudnego śledztwa ustalono krąg osób, wśród których krył się wampir. Zatrzymano go, kiedy krążył w poszukiwaniu nowej ofiary. Znaleziono przy nim narzędzia mordu. Czy i naszego wampira złapiecie w ten sam sposób? Ja już jestem bezpieczna. Jak to dobrze, że wyszłam za mąż za Czesia i noszę nazwisko Byszewska. Ale ci, co nazywają się na literę czy F, umierają ze strachu. Bożeńska i Byszewska. Niedaleko są na liście meldunkowej. Nawet mieszkałyśmy przy tej samej ulicy. Ale ją wybrał. Łatwiej mu było. Tam mały domek z ogródkiem. A tutaj nowy dom spółdzielczy z trzydziestoma rodzinami. Pani ją dobrze znała? Dobrze, niedobrze, ale znałam starą lichwiarę. Lichwiara. To jedno słowo wystarczyło barbarze. Teraz zrozumiała. Studiując akta, sprawy dziwiła się. Jak to może być? Młody inżynier ledwie po studiach, syn Maryi Bożenckiej. Buduje sobie piękną willę wartości co najmniej siedmiuset tysięcy złotych. Prawda, wywiad środowiskowy ustalił, że zarówno Mieczysław Bożeński, jak i jego żona nie wstydzili się kierniczy łopaty i sami przepracowali wiele dni na tej budowie. Mimo to, nowy wartpurg także stał w garażu. Wprawdzie w górnictwie uposażenia wyższe niż w innych dziedzinach przemysłu, nie tak jednak wysokie, żeby ludzi. Którzy zaledwie przed kilku laty wyszli z bram Akademii Górniczo-Hutniczej, stać było na podobne urządzanie sobie życia. A przecież Mieczysław nie ożenił się z jakąś badylarzówną, nie wziął też żony z inicjatywy prywatnej. Po prostu znalazł sobie ładną i miłą dziewczynę, urzędniczkę pracującą w tej samej kopalni, córkę szeregowego górnika. Także i młodzi państwo doktorostwo. Ci, którzy wyjechali w Szczecińskie, uchodzili w swoim mieście za ludzi zamożnych. Nie kupowali wprawdzie wili, bo lekarz na prowincji i tak otrzyma ładne mieszkanie, ale te kwaterę bardzo przyzwoicie, a nawet luksusowo umeblowali. Polskiego fiata również kupiono nie na raty, lecz za gotówkę. Jak zanotowali pracownicy milicji przeprowadzające wywiad, dzieci Maryi Bożenckiej wcale nie kryły. Że matka bardzo im pomogła w urządzeniu się Wtedy ten szczegół uszedł uwagi prowadzącego dochodzenie Teraz jednak należało się nad nim zastanowić To była ogromnie zaradna staruszka Roześmiała się pani porucznik Handlowała nielegalnie wódką I tak samo nielegalnie wyręczała PKO Dobrze na tym zarabiała O, tak Przyznał Czesław Byszewski to była prawdziwa pijawka, dodała żona ja sama. Ta celichwia, że Barbara udawała, że nie zwróciła uwagi na to, że dzidzia piernik nagle przerwała w pół zdania umieją wyzyskać ciężkie położenie człowieka, który wpadł w tarapaty. Niby to przychodzą mu z ratunkiem, ale każą sobie solidnie płacić. Nieraz po pięć procent miesięcznie. Co pani mówi pięć? Ona brała dziesięć i więcej. Ile się tylko dało ściągnąć. A przy tym sama nic nie ryzykowała. Polecała sobie przecież dawać złoto w zastaw. Śliwińska strzeliła w ciemno, sądząc, że nie zrobi błędu. Lichwiarze zawsze zabezpieczają się w ten sposób. Nawet obrączki złote kazała sobie przynosić, dodała Danuta. Pani siedzi w sklepie i wszystko pani wie. Podziwiam panią. Ludzie są gadatliwi, ja tylko słucham. Sami mi powiedzą. Nie trzeba nawet wypytywać. A co do Bożeńskiej, to ciotka dobrze znana w całym mieście, dodał mąż. Pani jest taka miła, że powiem jej całą prawdę, tylko złociutka między nami. Nie chciałabym, żeby znowu te sprawę wałkowano. Wstydu się najemy. Oczywiście. Przecież siedzimy sobie przy doskonałej kawce i tak sobie gawędzimy. Nie przyszłam tu służbowo, roześmiała się Barbara. Właśnie potwierdził Byszewski. Wie pani, kierowniczka zniżyła głos do konspiracyjnego szeptu. Przed dwoma laty miałam w sklepie Manko. Duże? Przeszło czterdzieści tysięcy. Niech pani sobie wyobrazi: czterdzieści trzy tysiące ponad limit. To straszne. Współczuła milicjantka. Przyjęłam takie dwie do sklepu. Niby porządne dziewczyny. Rodziców przecież znałam. Nie wiedziałam, że się zwąchały z tą bandą łobuzów. Zanim się spostrzegłam, że coś nie w porządku i nim wyrzuciłam obie na zbitą buzię, już było za późno. One same i ich chłopaczkowie wynieśli mi sprzed nosa win i wódek za taką sumę. Naturalnie, że nie obeszło się bez zagrychy, do dorzucił Czesław, ja ostrzegałem. Mówiłem, uważaj, danka, ale pani wie, który to mąż ma rację? Znałam rodziców, tacy porządni ludzie. Prędzej bym się nagłej śmierci spodziewała. Dzisiaj nikomu nie można ufać. Święte słowa pani Basi. Długo pracowały? Przeszło siedem miesięcy, a ja, ślepa, nic nie widziałam. One lub ich kawalerowie codziennie kilka buteleczek wina albo i wódki wynosili ze sklepu. Dopiero kiedy je zobaczyłam parę razy wieczorem, pod dobrą datą i w towarzystwie tej bandy Adamiaka i Palucha, oczy mi się otworzyły. Następnego dnia, jak wychodziły ze sklepu, mówię, dziewczynki, otwórzcie torebki. Zaczęły się fochy i płacze o co pani nas posądza. Ale ja twardo, wyjąć wszystko z torek na stół albo zawołam milicję. Jedna miała dwie butelki soplicy, druga flaszkę Agribi Cover i pół kilograma szynki. Nie picie i dobra przekąska. Oddała pani sprawę w ręce milicji? Nie. Później nieraz tego żałowałam. Ale wtedy zrobiło mi się wstyd, że byłam taka głupia. Szkoda mi też było rodziców. Myślałam, że to, co się zdarzyło, jest sporadycznym wybrykiem, a one mnie tak podprowadziły. Danuśka, kiedy dowiedziała się wyniku remanentu, myślałem, że się ciężko rozchoruje. Bałem się, że dostanie ataku serca. Niewiele brakowało. Tak się przejęłam, a zdrowie od dziecka mam słabe. Mogłaby z pewnością pięćdziesiąt kilogramów monki ponieść na plecach, co najmniej ze trzy kilometry, pomyślała Śliwińska, a głośno powiedziała. Szczęście, że to się dobrze skończyło. Ma pani rację, Basiu. Czterdzieści tysięcy manka. To się mogło skończyć u prokuratora i w sądzie. Całe szczęście, że mnie w dyrekcji znają i szanują. Szesnaście lat pracuję w zabiegowie. Najpierw prowadziłam sklep w rynku, bo super samu jeszcze nie było, a od pięciu na Świerczewskiego. Nigdy żadnego manka, ani grosika. Więc i wtedy, kiedy się zdarzyło to nieszczęście, dyrektor mówi do mnie: Pani Byszewska, wierzę pani, że panią podprowadziły te dwie działuchy, ale na straty tego spisać nie możemy. Niech to pani szybko spłaci. Łatwo powiedzieć, szybko spłaci. Ale skąd wziąć tyle pieniędzy? Bożencka dała. Musiałam polecieć do tej lichwiarki. Niech pani sobie wyobrazi, że ode mnie zażądała dziesięć procent miesięcznie, a przecież dnia nie było, żeby nie zaszła do sklepu. Czy to powódkę, czy po coś innego. Ona zawsze opowiadała bajeczki, że to nie ona daje pieniądze, ale ma znajomego w Gliwicach, który bierze taki procent. A ona pośredniczy z dobrego serca dla przyjaciół. Ludzie udawali, że w to wierzą, bo cóż mieli robić? Tonący brzytwy się chwyta. Ja też musiałam łapać za taką brzytwę. Kazała sobie dać weksle na 48 tysięcy złotych. Z procentem za dwa miesiące z góry, bo tylko na taki okres zgodziła się pożyczyć i kazała przynieść złoto pod zastaw. Uprzedziła. Że jeżeli nie zapłacę w terminie, złoto przepada, a weksle pójdą do komornika. Dobrze, że pani miała trochę biżuterii, żeby dać zastaw. Właśnie, że nie miałam, złociuśka. Nasze dwie obrączki i parę pierścioneczków, jeden to jeszcze od Czesia dostałam przed ślubem. Było jej mało. Biegałam po krewnych i przyjaciołach. Po prostu żebrałam, żeby mi ktoś na te dwa miesiące pożyczył. A rodzice tych pracownic? Ludzie są świnie. Jeszcze byli obrażeni, że niesłusznie rzucam posądzenia na biedne, niewinne dzieci. Wcale rozmawiać ze mną nie chcieli. Dopiero wtedy zrozumiałam, jaka ja byłam głupia. Należało od razu na milicję i zażądać remanentu. A tak. Sama musiałam płacić za złodziejki. Tak to jest zawsze. Ukrywanie małych szwindli prowadzi do tego, że rodzą się później wielkie przestępstwa. Jakoś jednak dobrzy ludzie mi pomogli. Ten dał obrączkę, tamta jakąś broszkę z kamykiem i w końcu pieniądze od Bożenckiej dostałam. W dwa miesiące spłaciłam sześciutko do ostatniego grosika. Całe czterdzieści osiem tysięcy złotych. Muszę przyznać, że IPSS bardzo się ładnie znalazł. Jak już manko wyrównałam, przyznali mi dużą pożyczkę, z kasy zapomogowej także dołożyli, a i u męża poszli mu na rękę, inaczej byśmy nie wybrnęli. Bożeńska oddała weksle i złoto? Musiała, ale z jej miny widziałam, że bardzo była niezadowolona. Liczyła. Że albo jeszcze więcej ze mnie wyciągnie przy prolongacie pożyczki, albo też zagarnie biżuterię. To była twarda baba. Bez litości. Pazerna na każdy grosz. Jakby jej mało było tego, co na wódce zarabia. A i emeryturę przecież miała. Kolejową, a więc nie z gorszą. Pewnie ją jakiś zrozpaczony dłużnik zatłukł kierą. Jakie życie, taka śmierć. Żyła jak pijawka, zginęła jak świnia w szlachtozie, którą się ogłusza obuchem przed zarżnięciem. Chociaż to nie po chrześcijańsku, wcale jej nie żałuje. Co ona robiła z pieniędzmi? Wszystko pchała w dzieci. Albo to raz mówiła, ja się męczyłam w młodości, niech one za to mają to, czego mnie brakowało. A dzieci pewnie się wstydziły matki żeby pani wiedziała. Jak poszły z domu do szkół, to nawet na wakacje nie chciały przyjeżdżać, a później wcale się nie pokazywały. Kiedy przyjechały na pogrzeb, myślały jedynie o tym, żeby jak najszybciej skończyć z tym obrzędem. Mietek nie poszedł obejrzeć gotowej płyty, chociaż swoim samochodem ma do zabiegowa nie więcej jak godzinę drogi. Zrobiło się już późno i chociaż gościnni gospodarze zatrzymywali, Barbara uznała, że najwyższy czas opuścić ten dom. Wiadomości, które uzyskała od wszechwiedzącej kierowniczki Supersamu, nadawały nowy kierunek śledztwu. Śliwińska w spokoju chciała te informacje przemyśleć, zanim je na zajutrz zreferuje na porannej odprawie. Ale im dłużej milicjantka rozmyślała, przyznawała to sama przed sobą tym coraz dalsza była od rozwiązania zagadki tajemniczych morderstw ginęły osoby które w mniejszym jak na przykład Bożęcka, czy w większym stopniu jak Delkot Padam jak ocierały się o kodeks Kamy nie jeden mieszkaniec mógł im szczerze życzyć śmierci ale od pobożnych życzeń do złapania za siekierę czy pociągnięcia za spust pistoletu droga daleka rozpatrując działalność lichwiarki czy złodziejaszka kolejowego nie można było wysnuć jakichkolwiek wniosków o osobie ich zabójcy. Śmierć adamiaka mogła być wywołana zemstą. Jednakże przebiegłość przestępcy, zimna krew, z jaką mordował kolejno swoje ofiary, raczej przeczyła, aby tym człowiekiem mógł być ktoś mszczący się za zgwałcenie jego dziewczyny lub córki. Tego samego zdania byli zresztą wszyscy oficerowie. Z wielką uwagą wysłuchali rewelacji swojej koleżanki o mrocznych stronach życia Marii Bożęckiej. Zwłaszcza major Stanisław Zajączkowski był niemile zaskoczony. Zdawało mu się, że kto jak kto, ale on komendantem o doskonale wie, co się na podległym mu terenie dzieje. A tymczasem przyszedł ktoś zupełnie obcy, nieznający środowiska i w ciągu zaledwie paru tygodni wykrył tyle miejscowych tajemnic. O manku dzidzi piernik powiedział wiedziałem. Całe miasto trzęsło się na ten temat. Nawet dyrekcja PSS zasięgała mojej opinii, czy sprawy nie skierować na drogę karną. Konferowałem w prokuraturze i doszliśmy do wniosku, że trzeba tej kobiecie dać szansę. Byliśmy przecież pewni, że ona nie ukradła. Szkoda tylko, że tym dwóm dziwucho uszło to wtedy na sucho. Moja teoria o tajemniczej czarnej ręce ścigającej przestępców jeszcze raz się potwierdziła, zauważył porucznik Andrzej Stefański. Najpierw zginął gwałciciel, potem lichwiarka i złodziej. Ciekawe, czego się dokopiesz u czerwonomiejskiego? To znacznie trudniejsza sprawa. Człowiek bogaty. Mieszkał tu od niedawna, tłumaczył Zygmunt Poleszczuk, wiemy o jego dużych dochodach. Pieniądze zdobywał uczciwą drogą. Wiemy także, że na żadnej machlojki z kierownikami państwowych sklepów, którzy odbierali od niego zielony towar, nigdy nie szedł. Może są w życiu tego człowieka jakieś ciemne tajemnice z okresu, kiedy przebywał we Francji? Wtrącił się podporucznik Rzeszotko. To by go zabili tam, a nie w Zabiegowie. Morderca mógł przyjechać za nim. Morderca na pewno jest mieszkańcem naszego miasta. Człowiekiem, który się w tym otoczeniu orientuje lepiej niż my stwierdził major dla nas podwójne życie Delkota czy Bożeńskiej było tajemnicą. Adam jaka uważaliśmy za zwykłego chuligana, a zabójca wszystko o wszystkich wiedział. Trzy osoby padły ofiarą zbrodni dla zmylenia dochodzenia Barbara obstawała przy swoim brakuje mi naprawdę ważnych powodów zamordowania Delkota i Bożeńskiej. Trudno mi je dostrzec także w przypadku Adamiaka. Pozostał ostatni z tej czwórki. Władysław Czerwonomiejski. Mam jakieś wewnętrzne przekonanie, że w życiu i śmierci tego ogrodnika tkwi rozwiązanie naszej zagadki, a przynajmniej jej połowy. Jak to? Zdziwił się, że Bo nie wystarczy znaleźć odpowiedź. Dlaczego? Trzeba jeszcze wiedzieć, kto? Czy ciągle musimy pilnować tych na, E? zapytał kapitan Poleszczuk. Co o tym sądzisz, Basiu? Teraz wydaje mi się to bardzo ważne odpowiedziała dziewczyna. Major z zadowoleniem przytaknął głową. Po raz chyba pierwszy tych dwoje na coś się zgodziło. Dlaczego? Podporucznik znany był z tego, że zawsze zadawał pytania. Stefański przezwał go kiedyś pytonem. Dlatego wyjaśnił major, że nasz przestępca dobrze wie, co się dzieje w zabiegowie. Zna sukcesy naszej koleżanki. Orientuje się, że poznała najciemniejsze strony życia Adamiaka, Bożenckiej i Delkota. Nie jest dla niego żadną sztuką dojść do wniosku, że obecnie Śliwińska zajmie się Czerwonomiejskim. Ten człowiek, który nie cofnął się przed czterema morderstwami, ma zimną krew i stalowe nerwy, ale i one w końcu mogą go zawieść. Przecież on widzi, że niebezpieczeństwo zdemaskowania go zbliża się z każdą chwilą. Może więc wpaść na pomysł, że trzeba sięgnąć po następną ofiarę. Człowieka tym razem całkowicie niewinnego, z nienaganną przeszłością. Choćby dlatego, aby dać śledztwu nowe zadanie, a samemu uzyskać na czasie. I nadal utwierdzać zarówno mieszkańców miasta, jak i milicję w przekonaniu, że zbrodnie są dziełem niepoczytalnego szaleńca. Barbara z uznaniem spojrzała na komendanta. Do tej pory wyraźnie lekceważyła sobie majora. Teraz przekonała się że jest to inteligentny, doświadczony oficer milicji, a przede wszystkim człowiek umiejący przyznać się do własnych błędów i wycofać się z pomyłek. Jestem tego samego zdania, co obywatel-komendant powiedziała, boję się o tych ludzi. A ja obawiam się także i o Was. Przestępca ma bowiem dwie drogi: albo spróbować powtórzyć alfabetyczną zbrodnię, albo usunąć tego. Kto mu depce po piętach? Dlatego też jeszcze raz ostrzegam Was, miejcie się na baczności. Mam nadzieję, że jest tak zarozumiały, tak pewny swojej bezkarności, że będzie siedział cicho aż do momentu, kiedy go Baśka nakryje, pocieszał kolegów kapitan Poleszczuk. Rozdział jedenasty Gdzie są odciski palców? Porucznik Barbara Śliwińska zdawała sobie sprawę, że rozpracowanie życia Władysława Czerwonomiejskiego będzie dużo trudniejsze niż w przypadku innych ofiar alfabetycznego mordercy. Ogrodnik, człowiek bogaty, nie utrzymywał bliskich stosunków towarzyskich w mieście, nie chodził po knajpach, nie robił osobiście zakupów w miejscowych magazynach, mieszkał na samym krańcu miasta. Wielu obywateli zabiegowa lepiej znało jego elegancką simcę niż jej właściciela. Tu więc nie było nawet i co marzyć, żeby znaleźć odpowiedniego informatora. Dlatego też pani porucznik zabrała się ponownie do studiowania akt sprawy i załączonej do niej koperty ze zdjęciami i różnymi dokumentami. Ale dopiero po trzecim uważnym przeczytaniu grubej teczki dziewczyna spostrzegła pewien bardzo istotny brak. Nie było wśród załączników karty z odciskami palców. Jest przecież regułą, że w każdym przypadku nagłej śmierci spowodowanej przez wypadek czy zbrodnię ekipa dochodzeniowa, w której zawsze znajduje się technik daktyloskopii, dokonuje na miejscu zdjęć, a także pobiera odciski palców Denata. Śliwińska odszukała starszego sierżanta Lemskiego, bo on się tym zajmował. Dlaczego nie dołączyliście do akt sprawy odcisków palców Miejskiego? Zapytała. Proszę mi je dostarczyć. Starszy sierżant zaczerwienił się. Po co pani te odciski? Sam do siebie nie strzelał. Wiadomo, że go zabił alfabetyczny morderca. On żadnych odcisków nie zostawił. Pracowałem parę godzin i niczego tam nie znalazłem. Nie chodzi mi o mordercę, lecz o ofiarę, o Czerwonomiejskiego. Wcale ich nie robiłem. Czy to możliwe? Zdziwiła się pani porucznik. No, bo było tyle roboty. Cieplarnia wielka jak kościół, z dwoma wejściami. Wszędzie trzeba było szukać, czy znajdzie się jakiś odcisk. Było ich tam od cholery, ale wszystko albo syna. Albo starego, czy też jego pomocników. Jeżeli porównywaliście zdjęte odciski z odciskami czerwonomiejskiego, to przecież musieliście wziąć je od zmarłego. Właśnie, że zdjąłem tylko od tamtej reszty. Stary miał taką charakterystyczną, podwójną pętlę, że od razu można było ją wszędzie rozpoznać. A kiedy kończyłem pracę, ciało już zabrali do domu, bo pan prokurator pozwolił. Więc mi to zupełnie wyleciało z głowy. Później cały materiał, jako już niepotrzebny, zniszczyłem. Nie było rady. Śliwińska poszła ze swoim kłopotem do majora. Tak wam potrzebne te odciski? Zdziwił się Stanisław Zajączkowski. W życiorysie zmarłego, który znalazłam w aktach, są bardzo istotne luki. Tak uważacie? Majorowi bardzo nie w smak były jej słowa. Przecież sam, osobiście, prowadził to śledztwo. Barbara spostrzegła, że znowu uraziła ambicje komendanta, więc załagodziła. Naturalnie, śledztwo prowadziliście pod innym kątem niż obecnie. Wtedy nie szukano, jak to się mówi, dziury w całym, a jedynie orientacyjnie badano życie zamordowanego ogrodnika. Teraz, kiedy możemy zakładać, że i on miał jakieś przestępstwa na sumieniu, trzeba do tych spraw podejść inaczej. Co do luk zaś, widzę następujące. Opieramy się na zeznaniach Janiny Czerwonomiejskiej, żony Władysława, że małżeństwo wyemigrowało w 1935 roku z okolic Cieszyna do Francji. Jednakże tego nie udało się sprawdzić. Wszystkie dokumenty z tej wsi przepadły w czasie wojny. Tym krótkim wyjaśnieniem przysłanym z komendy Emo w cieszynie śledztwo zadowoliło się Nie szukano potwierdzenia faktów przez świadków, którzy niewątpliwie jeszcze żyją w tamtych okolicach. A może Czerwonomiejski wcale się tak nie nazywał? Sądzicie? Zajączkowski w duchu przyznawał, że zarzut dziewczyny jest słuszny. Rzeczywiście nie dopilnował zbadania. Tego szczegółu Nic nie sądzę. Po prostu nie wiem, a muszę wiedzieć. Druga luka jest znacznie poważniejsza. Opierając się ciągle na życiorysie czerwonomiejskiego opowiedzianego nam przez jego żonę, wiemy, że ogrodnika wzięto do hitlerowskiego wojska i pognano na front wschodni. Ale nie wiemy, jak się tam gefreiter czerwonomiejski zachowywał. Czy przypadkiem nie był sesmanem lub innym zbrodniarzem wojennym? Także fakt przebywania w niewoli po upadku Stalingradu nie jest potwierdzony. A może nasz bohater przebywał w zupełnie innych stronach i pełnił zupełnie inne funkcje? Nie posądzam żony o złą wolę i fałszywe zeznania. Po prostu może o tym nic nie wiedzieć. Tak, zgodził się major, to trzeba wyświetlić. Poza tym następna luka, i to najpoważniejsza ta sama czerwonomiejska zeznała. Że jej mąż wrócił do Francji z niewoli radzieckiej dopiero w 1948 roku. Czy naprawdę tak długo tam przebywał? Przecież władze radzieckie doskonale się orientowały, że Ślązacy, Alzatczycy, Tyrolczycy i mieszkańcy innych ziem przemocą wcielonych do reichu byli zabierani do wojska i uznawani za Niemców bez ich zgody. Takich jeńców zwalniano w pierwszej kolejności nawet przed zakończeniem działań wojennych, jeśli wyrazili życzenie wstąpienia do swoich narodowych formacji walczących z Hitlerem przy boku Armii Czerwonej. Tysiące ślązaków w ten sposób trafiło do jej Armii i Wojska Polskiego, a ci, co się do dalszej wojaczki nie palili, wracali do domów w 1945 roku po kapitulacji Niemiec. Jak to się stało? Że Czerwonomiejski przywędrował do Alzacji dopiero w trzy lata później. Tak, to trochę dziwne. Dziwne jest i to, że biedny wędrujący borem, lasem żołnierz, uwolniony dopiero co z obozu jenieckiego, prawie natychmiast po powrocie do żony, której wraz z dziećmi nie mogło się przez cały czas wojny za dobrze powodzić, likwiduje mieszkanie w Alzacji. Jak wiemy, pracował jako siła najemna u jednego z tamtejszych badylarzy. Skąd od razu znajduje możliwości finansowe, żeby wziąć dzierżawę, wkrótce zaś kupić duże gospodarstwo rolne pod Leonem. Przecież na urządzenie się na takiej dzierżawie potrzeba sporo pieniędzy, już nie mówiąc o tym, że dzierżawca zwyczajowo płaci cały czynsz za rok z góry. Przyznaje Pani Basiu Zajączkowski po raz pierwszy porzucił oficjalne wyże zawaliłem tę sprawę. Moja wina. Ależ, drogi majorze, to nie zawalenie. To jedynie niewyjaśnienie pewnych drobiazgów, które na początku wydawały się mało ważne. Barbarze naprawdę zrobiło się żal zwierzchnika. Miał bardzo zakłopotaną minę. To nie miało najmniejszego wpływu na dalszy przebieg wypadków. Tak myślicie, bez przekonania zapytał Zajączkowski. Oczywiście. A te luki teraz się wyjaśni? Dlatego potrzebne wam te odciski palców? Właśnie poślemy je do centrali. Może tam są już zarejestrowane? W razie potrzeby zwrócimy się do władz radzieckich z zapytaniem Czyjeniec Władysław Czerwonomiejski figuruje u nich w spisach wziętych do niewoli pod Stalingradem i kiedy ten człowiek został zwolniony. Jeśli i to nie wystarczy, poprosimy Francję o udzielenie nam danych dotyczących repatrianta. Z Francją skrzywił się major będzie najtrudniej i najdłużej. Trzeba będzie uciec się do pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zanim przyjdzie odpowiedź, upłynie sporo czasu. Jeśli inaczej nie można, poczekamy. Najgorzej, że nie mamy tych odcisków. Już ja tego lemskiego miodem posmaruję. Taki doświadczony technik i tak zawalił sprawę. Majorze dziewczyna odważyła się bronić starszego sierżanta przed słusznym zresztą gniewem zwierzchnika. Już pismo święte powiedziało, kto bez winy, niech rzuci kamień. Zajączkowski roześmiał się. Czarny dzień mam dzisiaj. Ale słusznie mi się dostało. Oj, słusznie. Żadna nagana nie zmieni faktu. Odcisków brak. Ale będą. Obawiam się, że za późno. Nawet jeżeli byśmy otrzymali od władz prokuratorskich zgodę na ekskumację Czerwonomiejskiego, rozkład ciała może być daleko posunięty i linie papilarne nie do odczytania. Minęło, przeszło półtora miesiąca od dnia zgonu tego człowieka. Na szczęście tylko półtora miesiąca. Nie myślałem o ekshumacji. Pośle Sielemskiego do domu czerwonomiejskich. Niech tam spróbuje zebrać odciski palców. Może na niektórych przedmiotach, tych należących do ogrodnika, jeszcze się nie zatarły. Ale jak je odróżnić od odcisków osób trzecich? które mogły tam przebywać po śmierci ogrodnika. Pewne ryzyko naturalnie zawsze będzie, ale Lemski powinien jednak przypomnieć sobie, jak wyglądały palce czerwonomiejskiego. Poza tym istnieje szansa, że na przedmiotach ściśle osobistego użytku, takich jak na przykład pędzel, maszynka do golenia lub nóż ogrodniczy, pozostały wyłącznie ślady odcisków palców zmarłego. Lemski wspominał coś o podwójnej pętli i przypomniała sobie śliwińska. No, to w porządku ucieszył się komendant Podwójna pętla to bardzo rzadko spotykany układ linii papilarnych. Zdarza się najwyżej raz na kilkaset tysięcy, jeśli nie na miliony palców. Starszy sierżant bez trudu zidentyfikuje taki układ i nie zrobi błędu. Prawie wykluczone żeby w domu Czerwonomiejskich mógł się znaleźć podobny odcisk podwójnej pętli, nienależący do ogrodnika. A swoją drogą, powiem temu Lemskiemu parę słów, żeby takie zaniedbania nie powtórzyły się na przyszłość. Tym razem starszy sierżant spisał się dobrze. Przez trzy dni pracował w domu Czerwonomiejskich. Nie miał łatwego zadania, bo mieszkanie było świeżo wysprzątane. A w szklarniach pracowali ludzie, którzy na pewno pozacierali wszystkie poprzednie odciski. Nawet pędzeli maszynka do golenia, a na nie tak liczył major Zajączkowski, zostały dokładnie umyte i schowane do szafy. Pomimo to w paru miejscach udało się Lemskiemu trafić na niestety dość uszkodzone i na wpół zatarte odciski z podwójną pętlą. Z całym zapałem szukał dalej, żeby znaleźć inne, w lepszym stanie. Wreszcie szczęście uśmiechnęło się do technika daktyloskopii. W kącie jednej z szaf znalazł futerał ze strzelbą. Czerwonomiejski był bowiem zapalonym myśliwym i należał do miejscowego kółka łowieckiego. Broni od dnia śmierci ogrodnika nikt nie używał. Nikt też nie wyjmował jej z futerału. Na kolbie pięknej strzelby i na jej wymiennych lufach zachowało się kilka wyraźnych i pełnych odcisków. Nie był to komplet dziesięciu palców, można jednak było przypuszczać, że odciski pochodzą zarówno z prawej, jak i lewej ręki. To już wystarczało do ewentualnej identyfikacji. Dumny jak Paw, sierżant zameldował o wykonaniu zadania i położył na biurku Śliwińskiej swoją zdobycz. Barbara natychmiast poleciła wykonać zdjęcia odcisków i jeszcze tego samego dnia z zabiegowa wystosowano pismo do stolicy. Komendę Główną Ejmow w Warszawie proszono o sprawdzenie, czy załączone odciski figurują w centralnym zbiorze, a także o zwrócenie się do władz radzieckich z prośbą o odpowiedź na następujące pytania, czy w spisie jeńców niemieckich znajduje się nazwisko Władysław Czerwonomiejski? Jeśli tak, to kiedy ten jeniec został zwolniony i czy załączona fotografia odcisków jest tu rzeczywiście identyczna z dokumentacją byłego uczestnika walk pod Stalingradem? Komenda MO w Zabiegowie prosiła również swoje zwierzchnie władze, żeby drogą urzędową zasięgnąć we Francji informacji o repatriancie, który w 1968 roku zlikwidował swoje gospodarstwo pod Leonem i powrócił do Polski. Teraz Śliwińskiej pozostało tylko czekać na rezultaty jej akcji. A tymczasem w Zabiegowie panował kompletny spokój. Sprawy małego miasta toczyły się ustalonym torem. Alfabetyczny morderca nie dawał znaku życia. Ci, których nazwiska zaczynały się na literę, nieco się uspokoili, do czego zresztą poważnie przyczyniła się milicja. Otaczała ona tych obywateli szczególną opieką. Dentysta Emilianowicz, który po zabójstwie Adama Delkota uciekł z Zabiegowa, zdecydował się na powrót i na podjęcie takiej intratnej, prywatnej praktyki. Jedynie major Stanisław Zajączkowski nie ukrywał swego pesymizmu. Na każdej odprawie przestrzegał swoich podkomendnych i wzywał do jak największej operatywności, a także do zachowania ostrożności. Nie zgadzał się również na zdjęcie ochrony wytypowanych ludzi, na co wielokrotnie nalegał kapitan Poleszczuk, gdyż brakowało mu obsady milicyjnej do innych akcji. Uważajcie! Uważajcie, powtarzał doświadczony oficer, to się jeszcze nie skończyło. Nie mamy mordercy pod kluczem, musimy czuwać w dzień i w nocy. Rozdział 12. Przygoda stomatologiczna. Kazimierz Emilianowicz słusznie uważany był za najlepszego dentystę w całym mieście. Podobno ludzie przyjeżdżali do niego aż z Katowic. W parze ze zwiększającą się klientelą rosły także i zarobki Emilianowicza. Przed kilku laty zakupił on plac przy jednej z głównych ulic Zabiegowa i wybudował sobie elegancką, wygodną wilę. Budynek stawiany był z myślą o zawodzie właściciela. Na parterze, z osobnym wejściem, znajdowała się poczekalnia i duży gabinet dentystyczny zaopatrzony w najnowsze zdobycze techniki z dziedziny borowania zębów. Całą zewnętrzną ścianę gabinetu stanowiło jedno wielkie okno. Przy tym oknie stał fotel dentystyczny, także stomatolog miał doskonałe oświetlenie, co naturalnie było istotne w jego pracy. Ostatnio, nie żałując czasu i pracy, dentysta zrobił doktorat. Przy drzwiach wejściowych wili na większą chwałę jej właściciela pojawiła się czarna marmurowa tabliczka ze złotymi literami. Dr. Kazimierz Emilianowicz, stomatolog. Teraz już każdy pacjent wiedział, że do Werwizęba trzeba się zwracać z największym szacunkiem, panie doktorze. Liczba chętnych do korzystania z pomocy dentysty rosła coraz bardziej. Trzeba było mieć nielada protekcję albo zapisywać się na parę tygodni naprzód, aby się znaleźć w oszklonym gabinecie doktora. Pewnego razu kiedy poczekalnia pęczniała od pacjentów, cierpliwie czekających na swoją kolejkę, na fotelu w gabinecie zaś siedziała żona jednego z miejscowych notabli. Nagle rozległ się huk wystrzału pistoletowego i w sekundę później trzask pękającej szyby. Doktora Milianowicz wykazał się znakomitym refleksem. Zanim odłamki szkła osiągnęły ziemię, już dzielny dentysta leżał rozpłaszczony na podłodze, skryty za masywnym fotelem. Rozległ się drugi strzał i następna szyba rozprysła się w drobny mak. Wywiadowca milicji, który w sąsiednim pokoju czuwał nad bezpieczeństwem Emilianowicza, wyskoczył na ulicy z bronią w ręku. Nikogo nie dostrzegł. Milicjant rozglądał się w prawo i w lewo, ale ulica świeciła pustkami. Widocznie strzały padły z posesji znajdującej się naprzeciwko. Był to plac jeszcze niezabudowany, ogrodzony wysoką siatką, w głębi rosło parę dużych drzew i jakieś krzaki. W tej sytuacji wywiadowcy nie pozostało nic innego, jak tylko zaalarmować komendę milicji. Mieściła się przy sąsiedniej przecznicy, prawie tuż za rogiem. To też w niespełna pięć minut na miejscu wypadków zjawił się major Zajączkowski wraz z ekipą swoich podkomendnych. W domu doktora wszyscy byli podnieceni i trochę przestraszeni. Sam stomatolog w dalszym ciągu tkwił za fotelem dentystycznym. Milicja z trudem go przekonała, żeby się wreszcie odkleiło od podłogi, bo niebezpieczeństwo dawno minęło. W wyniku dokładnych oględzin miejsca zdarzenia znaleziono dwie gilze pistoletowe. Sądząc z tego, gdzie się one znajdowały. Można było z dużym prawdopodobieństwem ustalić, że strzelec stał za drzewem, prawie na wprost wielkiego weneckiego okna, za którym widział pracującego dentystę. Na szczęście dla doktora przestępca fatalnie spudłował. Oba strzały poszły znacznie wyżej, co najmniej z półtora metra ponad głową pochylonego nad pacjentką doktora. Jedynie szyby ucierpiały na tej strzelaninie. Zamach był szczegółowo przygotowany. Siatka na tyłach placu przecięta i zastawiona kawałkiem kija, aby nie przeszkadzała strzelającemu w planowym odwrocie. Tyły tej posesji graniczyły z inną, także niezabudowaną działką bez ogrodzenia, a ta wychodziła aż na dwie zbiegające się ulice. Było tu kilka ścieżek biegnących w różnych kierunkach. Ludzie bowiem, skracając sobie drogę, często przecinali ten teren. Plac z którego oddano strzały w kierunku wili Emilianowicza, porastała wysoka trawa. Dało się więc bez trudu ustalić drogę odwrotu przestępcy, aż do dziury w siatce. Cóż jednak z tego, kiedy nie udało się wykonać odlewu gipsowego odcisków stóp? Można było tylko mniemać, że jest to człowiek o stosunkowo małej stopie, a zatem prawdopodobnie i niskiego wzrostu. Łuski obu pocisków były identyczne z łuską znalezioną przedtem w szklarni koło ciała Władysława Czerwonomiejskiego. A i same pociski, które tkwiły w ścianie pod sufitem w gabinecie stomatologa, chociaż nieco spłaszczone, dowodziły, że wystrzelono je z tego samego pistoletu z którego zabito ogrodnika i kolejarza Adama Delkota. Tak więc alfabetyczny morderca znowu przystąpił do działania. Tym razem, na szczęście, bez tragicznego skutku. Milicja przesłuchała pacjentów doktora Emilianowicza. Siedzieli spokojnie w poczekalni i z nudów przeglądali różne, chyba jeszcze zeszłoroczne tygodniki ilustrowane. Swoją drogą ciekawe, gdzie dentyści zaopatrują się w starą prasę, nikt nic nie widział i nie słyszał. Nawet huk wystrzałów i brzęk tłuczonych szybuszedł uwagi tych ludzi, zajętych własnymi, zębowymi kłopotami. Przesłuchiwano również mieszkańców okolicznych domów. Zarówno na ulicy, przy której stała willa stomatologa, jak i na tych, do których przylegał niezabudowany i nieogrodzony plac. Nikt nie zauważył niczego podejrzanego. Nikt nie widział uciekającego mężczyzny. Słowem, Przestępca jak gdyby zapadł się pod ziemię. Jeszcze tego samego dnia wieczorem na drzwiach wili doktora Kazimierza Emilianowicza pojawiła się biała kartka z napisem. Z powodu wyjazdu gabinet dentystyczny zamknięty aż do odwołania. Wszyscy pacjenci proszeni są o podjęcie dalszego leczenia u lekarza dentysty, Pawła Żamockiego. Jak z tego widać... Doktora czy bardzo dbało o zdrowie swoich podopiecznych. Litera Literarze trokowała możliwość przeprowadzenia długiej kuracji. Na naradzie w komendzie major Zajączkowski miał minę triumfatora. Ostrzegałem, powiedział, że należy się mieć na baczności i miałem rację. Wielka szkoda, że nie zrobiliśmy zasadzki na tym pustym placu. Myślałem o tym, ale wysoka siatka bardzo mi przeszkadzała. W razie, gdyby przestępca próbował od ulicy wtargnąć do domu doktora, nasz człowiek byłby uwięziony za wysokim ogrodzeniem i nie mógłby przyjść z pomocą. Można było jednego postawić w domu Emilianowicza, drugiego ukryć w ogrodzie pod porucznik Rzeszotko jak zwykle był pełen dobrych pomysłów. Sęk w tym, że jak zwykle spóźnionych. Niestety wtrącił kapitan nie mamy ludzi. Aby każdemu z naszych panów zapewnić podwójną obstawę. I tak ta akcja uszczupliła nasze rezerwy. W gruncie rzeczy, to nawet jestem zadowolony, ciągnął dalej komendant, że bandyta zaatakował Emilianowicza. Obawiałem się, że uderzy gdzie indziej. Gdzie? Przypuszczałem, że będzie usiłował dokonać zamachu na naszą koleżankę. Ostrzegałem ją też nieraz. Sądzę, że bezskutecznie. Założę się, że i teraz jej torebka nie kryje broni. No jak, Baśka, mam się zakładać z majorem? zapytał porucznik Andrzej Stefaniński. Szkoda mi ciebie. Przegrałbyś. Czy koleżanka Śliwińska będzie prowadzić dalsze dochodzenie w sprawie usiłowania zabójstwa stomatologa? zapytał oficjalnie kapitan. Ciekaw jestem, padło drugie pytanie. Tym razem Stefańskiego, co też nasz werwidząt ma na sumieniu, że przestępca uznał go za godnego figurowania na liście tych do odstrzał? Chyba koleżanka Śliwińska powinna także zająć się wyświetleniem i tego problemu. Pewnie pan doktor zdziera z pacjentów siódmą skórę, w zeznaniach podatkowych zaniża swoje dochody, naszemu alfabetycznemu przestępcy zaś wyrwał parę zdrowych zębów. Nie sądzę, żeby takie badania były potrzebne, spokojnie odpowiedziała Barbara. Ja także nie sądzę, zgodził się Zajączkowski. Jeśli zaś chodzi o usiłowanie zastrzelenia Emilianowicza, dopowiedziała porucznik Śliwińska, możemy nie zawracać sobie tym głowy i nie tracić niepotrzebnie czasu. Naprawdę tak myślisz, Basiu? Zapytał kapitan, proszę, wytłumacz to nam. Śliwińska spojrzała w stronę komendanta. Może obywatel major? Zapytała. Nie. Proszę mówić. Interesuje mnie, czy nasze spostrzeżenia pokrywają się. Moim zdaniem, w sprawie Emilianowicza są dwie, a może trzy charakterystyczne cechy postępowania przestępcy. Po pierwsze, wszystkich poprzednich zbrodni dokonał w odstępach dwu najwyżej trzy tygodniowych. Bandycie spieszyło się z zamordowaniem ludzi, bo chciał jak najszybciej usunąć ze świata tego, na którym zależało mu najbardziej. Tymczasem w ostatnim wypadku zbrodniarz siedział cicho prawie przez sześć tygodni. Dlaczego? Wiedział, że ci mieszkańcy miasta, którzy mogliby zająć kolejne miejsca na jego liście, są pod ochroną milicyjną. Bał się ryzykować, wytłumaczył podporucznik. Rozumowanie byłoby słuszne, gdyby nie to, że obstawy nie zdjęliśmy, o czym każdy w mieście dobrze wie, a mimo to dopiero teraz morderca znowu się zaktywizował. Mógł przecież strzelić do stomatologa co najmniej dwa tygodnie wcześniej, doktor już dość dawno wrócił do zabiegowa. Przygotowania do nowej zbrodni musiały mu zająć trochę czasu. Nie tak wiele ten człowiek na pewno doskonale zna teren swojego działania. A zatem? A zatem dochodzimy do następnych moich wątpliwości wyboru nowej ofiary. Kiedy ustaliliśmy, że alfabetyczny morderca nie strzela na oślep, lecz wybiera za przedmiot swego działania osoby, które także są przestępcami, naturalnie zainteresowałam się mieszkańcami zabiegowa mającymi nazwiska na e także i doktorem Emilianowiczem. Ponieważ mam tu trochę znajomości i ludzi mi życzliwych, myślę, że uzyskane informacje były zgodne z rzeczywistością. Otóż ustaliłam, że ci wszyscy panowie są poza wszelkimi podejrzeniami, nie stwierdzono, aby kiedykolwiek naruszyli przepisy kodeksu karnego. Na szczęście to było tylko siedem osób i takie sprawdzenie nie przedstawiało większych trudności. Stąd prosty wniosek. Jeżeli zbrodniarz będzie się kierował poprzednio stosowanymi metodami, żadna z tych osób nie powinna być zaatakowana. A jednak atak nastąpił. Biedny ten nasz przestępca cóż miał robić. Przecież nie mógł opuścić tej litery alfabetu. To byłoby nie w jego stylu, straciłby twarz. Więc już lepiej sprzątnąć niewinnego Emilianowicza żartował Stefaniński. Najwięcej zastrzeżeń budzi owa dziwna nieudolność działania przestępcy. Wiemy, że to człowiek bezwzględny i planujący swoje zbrodnie z zimną krwią, a także z pewną dozą odwagi osobistej. A tu raptem, ukryty za drzewem, strzela w okno mieszkania doktora z odległości, jak to wymierzyli nasi spece sześćdziesięciu pięciu metrów. On by raczej wszedł do domu i zastrzelił Emilianowicza w jego własnym gabinecie. Tam była obstawa. To najpierw by zastrzelił lub zranił obstawę, a później sprzątnął stomatologa. A nie pukałby Panu Bogu w okno. Nie Panu Bogu, lecz dentyście je poprawił Stefaniński. Jednakże w westernach i powieściach kryminalnych przestępcy, strzelając z takiej odległości, trafiają swoje ofiary prosto w serce. Gotowa jestem, choćby zaraz. Stanąć w tym oknie i pozwolić wszystkim wam strzelać do mnie po kolei. Nigdy się nie zgodzę na takie próby, roześmiał się Majoranusz, któryś by jednak trafił. I tak mało mamy ludzi. Nie mogę ryzykować utraty jeszcze dwojga. Ofiara na cmentarzu lub w szpitalu, a zabójca w areszcie. Ten człowiek zresztą nawet nie próbował trafić. A skąd ta pewność? Wyrwał się porucznik Rzeszotko. Każdy, kto umie się obchodzić z bronią krótką, wie, że pistolet zawsze góruje. Praktycznie biorąc, przy takiej odległości trzeba celować przynajmniej metr niżej, aby mieć choćby minimalne szanse trafienia na wysokość celu. On po prostu walił w okno, aby narobić hałasu i wybić parę szyb. Ale dlaczego? Tym razem zapytał kapitan. Żeby nas zająć żeby śledztwo zboczyło z wytkniętej drogi. Przestępca wie, jak się toczy nasza praca. Najwidoczniej uznał, że jest prowadzona we właściwym kierunku i może mu zagrozić. Postarał się zainscenizować malutkie przedstawienie, abyśmy zbierali informacje o dentyście i wzmacniali ochronę innych ewentualnych ofiar wampira. A jednocześnie nowa zbrodnia czy też jej usiłowanie ma w nas znowu rozbudzić przekonanie, że mamy do czynienia z szaleńcem. Wampir znowu dał znać o sobie, tak dziś mówi całe miasto. Nie wolno nam ulec tej sugestii. Bo właśnie o to chodzi mordercy, który czuje się coraz bardziej zagrożony naszym działaniem. Zebrani spojrzeli w stronę Majora. To przecież on był najgorętszym zwolennikiem teorii o szaleńcu. Major zrozumiał te spojrzenia. Odchrząknął. Przełknął ślinę, zawsze to ciężko jest człowiekowi przyznać się do błędu, i powiedział: Całkowicie się zgadzam z porucznik śliwińską. Jej rozumowanie jest prawidłowe. Akceptuję też sposób prowadzenia przez nią śledztwa. Ja bym proponował, wyskoczył podporucznik, że szodko abyśmy udawali, że daliśmy się wziąć na kawał i prowadzili z wielką energią śledztwo w sprawie Emilianowicza. Nadal szukajmy i przesłuchujmy świadków. Można by nawet demonstracyjnie układać listę panów F. Niech przestępca myśli, że jego podstęp się udał i że skierował nas na błędne tory. To doskonały pomysł zgodził się Zajączkowski, wprawiając swoich podwładnych w osłupienie. Nigdy bowiem nie akceptował tak szybko cudzych projektów. Tylko bez tej listy panów, F zastrzegł kapitan Poleszczuk. Nie potęgujmy paniki w mieście, i bez tego mamy pełne ręce roboty. A więc, poruczniku, od jutra zadecydował komendant, zajmujecie się energicznie dochodzeniem w sprawie Emilianowicza. A Baśka? zapytał Stefaniski. Porucznik Śliwińska wyjeżdża służbowo na kilka dni do Wrocławia. Ja? spytała zdziwiona i zaskoczona. Tak, wy, poruczniku. Przed chwilą otrzymałem odpowiedź z Warszawy. Znaleziono odciski z podwójną pętlą.